Uwaga, uciekaj! Okej, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, to już 21 odcinek, Alvinowiny. Dzisiaj słuchajcie taki króciutki odcinek z pack openingu z racji, że są urodziny full, tak jak właśnie widzicie teraz. Mamy w sklepie 10 paczek samych praktycznie najlepszych. Na końcu będzie jeszcze jedna paczka z Tokatią, dogram troszeczkę później, bo jest pewna mała zmiana planów. Jak dobrze pamiętacie, mieliśmy robić goreckę, ale niestety okazało się, że zabraknie mi jedna karta, bo jest jedna w SBC, jedna będzie za skład battle, więc po prostu no już, no nie ma opcji, nie będę miał tej jednej karty, niestety zabraknie nam jedna, więc zrobimy jedną paczkę za stoka, zrobię ją po weekendzie, jak skończy się skład battles, bo jeszcze jest jedno SBC o kartę wymianę food. Więc okej, mam nadzieję, że dzisiaj coś fajnego wpadnie. Jeżeli mi się spodobało, zostaw łapkę w górę pod tym filmem, subskrybuj mój kanał, żebyś na bieżąco, bo jesteśmy bardzo bliziutko 100 tysięcy subów, także mam nadzieję, że uda się to nam wbić. Szanowni Państwo, czas na... Zanim jeszcze przejdziemy do paczek, jak pamiętacie, w ostatnim filmie Q&A pokazywałem wam ten wspaniały fotel. O, patrzcie, to ja, który mogę przetestować dzięki uprzejmości firmy Diablo, za co bardzo im dziękuję. Zapomniałem wam powiedzieć o najciekawszych cechach tego krzesełka. Także jak widzicie, te wspaniałe oparcie, dzięki któremu wbiłem najlepszą do tej pory rangę na koncie wiórek, no i również podłokietniki. Mogę sobie normalnie regulować, jak jest za nisko, to mówię: ej, jest za nisko. No to sobie daję wyżej, no i już nie jest za nisko. Także polecam cieplutko to krzesło, klasycznie linki macie w opisie. A teraz lecimy już do tego potężnego, urodzinowego pack openingu. Dobra, zaczniemy sobie od tej paczki za 15k. No, jak dobrze wiecie, są te karty urodzinowe, są ikony, są... Jest, proszę państwa, jest, jest! Okej, jest to zwykła karta, ale jestem w szoku, bo... Hiszpania, nie... O, nie sta. Nie, to jest Parejo, Boże. No, no jest to walkout, dobra, jest to walkout. Ale to jest najgorszy możliwy walkout. Już nie stałby lepszy, naprawdę. Ale dobra, no zaczynam od walkoutu. No, mam nadzieję, że to nie będzie. O, jeszcze będę Kedira, ale paczka, Jezus Maria. Ej, to chyba jest jedna z lepszych paczek za 15k w historii. Naprawdę. Walkout Kedira i Man of the Match. Wow, jestem pod wrażeniem. To była nasza pierwsza paczka, także... Okej. Okay. Dajcie mi znać, czy wy coś trafiliście w tych paczkach, czy trafiliście jakąś urodzinową kartę, bo ja na razie nic nie trafiłem. Możliwe, że to się zmieni po nagrodach za Food Champions. Mam nadzieję, że wbijemy jakiegoś golda 2 albo 3, żebyśmy trafili jakąś dobrą kartę, wiadomo jak to jest. No więc dobra, teoretycznie te najsłabsze paczki z nami, no nie będę mówił, że najsłabsze, bo jednak tam był walkout. Czy będzie jakaś słabsza? Ta jest chyba... Ta jest jedna z tych słabszych, więc otwórzmy paczkę piłkarzy Electrum Prime. Tam są sami piłkarze, nie ma walkoutu i nie ma ekranów. Mam nadzieję, że ta paczka za 15k naprawdę nie sprawi, że nic więcej w tych paczkach nie będzie, no bo niby spoko była ta paczka, nie, no ale... Ja jednak chcę czegoś więcej. Zostało nam 7 paczek do otworzenia. Otwieramy właśnie tę 7. Czy będzie szczęśliwa? Nie będzie szczęśliwa. Ale mamy ekrany, więc jest taki plus, że mamy ekrany. Może... Nie wiem, kto jest teraz dobry z ekranów. O, to będzie... Raul Albiol. No, 8-4 to... No dobra, no. No i dobra, przed nami same najlepsze paczki. 3 za 45k. Pierwsza właśnie leci w tym momencie. Czy może coś jednak wpadnie? Zobaczmy. Czy może będzie walkoutu? Nie będzie, lecz... Ekranów też nie będzie, no serio, jej. Drugie podejście do paczki za 45k. No i teraz jej, dajcie mi jeszcze raz te podświetlenie ekranu dołu. Nie dacie mi, ale dajcie mi ekrany. Też mi je dacie, no co jest grane. Dobra, ostatnia paczka za 45 tysięcy końców. Teraz może jednak jej. No jeden walkout mieliśmy, nie chcę, żeby to był tylko jeden walkout, naprawdę. No dobra, ostatnie 3 najlepsze paczki przed nami, 2 za 35, pierwsza leci w momencie. Paczki za 35k wydaje mi się, że będą dobre. Czy tak będzie? Nie będzie walkoutu. Nie będzie ekranów, Jezu, jestem pewien w 100%, że przez tą pierwszą paczkę już nam nic nie siądzie. Mieliśmy 3 dobre karty w tej paczce na początku i dalej nic nie będzie, nie? No masakra. Ja jeszcze wierzę, naprawdę, ja jeszcze wierzę, że coś tutaj siądzie. Proszę jej. Naprawdę, bardzo grzecznie, proszę, nie ma. Ale są ekrany, także jest jakiś tam plus. Włochy, czyli to będzie Donnarumma lub... Perim. Dobra, ostatnia póki co paczka oczywiście na ten dzisiejszy dzień, no bo jeszcze oczywiście dogram paczkę do stoka, jak będę miał wszystkie karty złap. I niech się dzieje to, co ma się dziać, naprawdę. Może jednak walkout jej. Nie ma walkoutu. Ja. Ale są ekrany i to będzie flaga Brazylii, napastnik, czyli... Jonas, albo Jonas 84. Totalny dramat. Więc dobra, widzimy się po prostu przy parce z stoka. Miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Okej, no więc słuchajcie, jak widzicie, wszyscy zawodnicy są gotowi do oddania za paczkę za 100 tysięcy końców. No tutaj wypadałoby, żeby był chociaż jeden walkout, naprawdę. Mieliśmy ten jeden walkout w parce za 15k, ale to mi nie starczy. My potrzebujemy więcej. 9 zawodników właśnie zostało przepalonych za paczkę za 100 tysięcy końców. I kochane EA Sports, proszę was, niech tu będzie coś dobrego, jakiś najlepiej jakiś urodzinowy, naprawdę, więc naprawdę postarajcie się, niech tu będzie... Info. Hamuma, no niby nie najgorsza paczka, bo ten Benzema jednak coś spoko, no ale kurde, naprawdę liczyłem tak bardzo na ten walkout, żeby chociaż były ten... Jest...
tyle kart do trafienia, naprawdę, no przecież to jest niebywałe, aż serio. No dobra, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, jeżeli tak, pamiętajcie, żeby stawić łapkę w górę pod tym filmem. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi filmami. Trzymajcie się, do usłyszenia, no i na razie. Zawsze celowałem wyżej, wszędzie chciałem ciebie widzieć. Nikt nie wierzył, że to wyjdzie, nikt nie wierzył, mam psywę, mam żal.